Józef Golicki, twórca i organizator 19 edycji In Memoriam Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego, znalazł się w gronie osób wyróżnionych za działalność kulturalną i społeczną przez Fundację Polkul. Golicki jest również autorem albumów pokazujących najciekawsze wydarzenia, miejsca i ludzi minionego stulecia. Mowa przede wszystkim o kilkunastu częściach albumu Tczewskiego, jak również o innych wydawnictwach tematycznych związanych z naszym regionem. Fundacja Polkul imienia Jerzego Bonieckiego została zawiązana w latach 80. w Australii. Fundacja jest promotorem społeczeństwa obywatelskiego, a w skład kapituły przyznającej wyróżnienia wchodzą wybitne autorytety z dziedziny kultury, nauk społecznych, historii. Polkul nagradza małych bohaterów, ludzi, którzy nie tylko angażują się społecznie, często na poziomie lokalnym, ale także czynią to skutecznie, zarażając przy tym swoją działalnością i pasją otoczenie. Tworzą społeczną więź. W tym roku dyplomy i nagrody pieniężne fundacja przyznała 13 osobom. W uzasadnieniu przyznania nagrody Golickiemu wskazano na wieloletnią, wielokierunkową działalność społeczną oraz promowanie historii, kultury i obyczajów miasta Tczewa i regionu kociewskiego.